Proszę Państwa, żeby Państwa długo tutaj nie zatrzymywać, powiem jeszcze kilka takich wymienię kilka podstawowych informacji. Otóż w 1880 roku teren niedaleko stąd, bo to jest obecny Świder, wtedy to nazywało się Brzegi. 200 hektarów w tych brzegach kupił znany malarz, rysownik Michał Elwiro Andrioli. I nadał nazwę Brzegi. W tej chwili to jest już teren Świder, czy dzielnicy, dobrze mówię? Teren dzielnicy Otwocka. Michał Elwiro Andrioli wybudował tam pierwsze domy drewniane w stylu, nazwijmy go, nadświdrzańskim, ale najczęściej mówi się na to Świdermajer. To jest nazwa, którą po raz pierwszy użył Gałczyński, który sam mieszkał w Świdermajerze, ale nie tutaj, nie w Otwocku, tylko w Aninie. W zeszłym roku zwiedzaliśmy Anin, przechodziliśmy ulicą Trawiastą. Tak, przechodziliśmy ulicą Trawiastą, spotkaliśmy się z córką Gałczyńskiego. Gdzieś tam przy Trawiastej, dokładnie już nie trudno w tej chwili ustalić, w którym miejscu, stał drewniany dom z werandami i tam mieszkał Gałczyński. On po raz pierwszy w takim wierszyku humorystycznym nazwał te domy Świdermajerami. To jest bardzo ważna, czyli Andrioli był bardzo ważną postacią, ponieważ on odkrył walory wypoczynkowe tego terenu. Drugą ważną osobą dla Otwocka był doktor Józef Geisler, który miejscowy lekarz, który z kolei odkrył walory tutejszego klimatu dla leczenia chorób płuc, przede wszystkim gruźlicy. Otwock swojego czasu zasłynął jako miejsce, gdzie najlepiej przyjechać i kurować się, gdy się jest chorym na gruźlicę. Obecnie już nie ma tego sanatorium. Ono jeszcze w latach 90. Budynki sanatorium Geislera stały w jednym miejscu. Będziemy to oglądać przy ulicy Kościuszki Róg Geislera. Niestety już w tej chwili ich nie ma. No i cóż. To była druga osoba, taka ważna. To był koniec XIX wieku, kiedy tutaj powstało to pierwsze sanatorium. Później powstały następne. Wiele z tych sanatoriów, większość, jak się później okazało, to były sanatoria żydowskie. Tutaj kurowali się głównie mieszkańcy Warszawy pochodzenia żydowskiego. Tutaj też oni przyjeżdżali na wypoczynek. Nawet żartowano, że w lecie całe nalewki przenoszą się do Otwocka. Było to spowodowane tym, że Otwock był po prostu tani w porównaniu do innych miejscowości kuracyjnych w Polsce. Był blisko, był piękny, nadal jest miejscami bardzo ładny. Nie wszędzie, panie prezydencie, nie wszędzie. Niestety. Był kiedyś bardzo piękny. Poza tym kuracjuszy żydowskich nie wpuszczano do Nałęczowa. Więc a do Otwocka jak najbardziej. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy doszli do ulicy, czyli do końca tego placu.